Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę Age of Wonders 3. Mam nadzieję, że dobrze wymieniam, po prostu mówię, wymawiam tą grę. Aczkolwiek jest to dopiero początek przygód, jeśli chodzi o mnie i tą grę. Więc jeśli jakieś rzeczy nie będę rozumieć, nie ogarniać, słabo będzie mi to wszystko iść, to wybaczcie mi proszę za to. Dobrze, jak widzicie, gra jest grą strategiczną. Jesteśmy elfami, myślę, że... Znaczy ja tam lubię osobiście elfy. Dobra, zaznaczyliśmy sobie ich chyba wszystkich tutaj. Tu nie możemy wejść, ponieważ po prostu wejście na terytorium wroga tutaj po prostu by stworzyło to, żebyśmy rozpoczęli wojnę. Aha, nie, źle, sorry. Tak się idzie tutaj. Prawym przyciskiem. Dobra, tutaj coś jest, widzę. Nie możemy tutaj iść. Ja cały czas mi się myli, to którym przyciskiem po prostu będziemy chodzić. Tutaj jakieś rzeczy mamy. Badanie. Wybierz nową umiejętność do nauczenia się. Myślę, że to sobie później tam wybiorę na spokojnie. Księga cudów. Dobra. Połączenie armii. Widzimy, że samouczek nas tak wspiera po prostu, bo widzę, że naprawdę gra jest bardzo taka... tak. Bandyci. Rola przywódcy. I którą się wybierzemy? Kolejny specjalny człowiek. Szybki sus. Przerwanie, operacje cicho. Dobra, tak. Na pewno chcę zakończyć turę. Tak, zakończymy turę. Jak widzimy, już nie możemy się poruszać. Tura wroga teraz. Zobaczmy, czy nas coś spotka. Dobra, teraz możemy. Aby zatwierdzić ruch. Armia, właściciel nieznany. To atakujemy ich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj wroga. Łotrzyk. Łotrzyk i jeszcze raz łotrzyk. My mamy tutaj elfów łuczników, elfów, wysoki elf szermierz. Szermierzy mamy gwardzista, kapłan burzy i tutaj mamy Sundr z rodu i Nioh. Nioh czy jakoś tak, czyli to jest chyba przywódca. Walka manualna, rzecz jasna. Ja chcę zobaczyć, jak będzie to wyglądało, bo ogólnie powiem wam, że ta gra mnie strasznie zaciekawiła tym, że polecam ją Remigiusz Maciaszek. Ogólnie na pudełku gry jest naklejka z napisem ja rok. Więc widzimy, że nasz rok, Alon. Okej, okay, wróg teraz wroga. No gdzie ja uciekam? Gdzie ja uciekam? Jeny. Okej. To zamykamy. Nie. Zamknę. A więc tak, tak to wygląda. Spoko, mam odrzucone myszkę, to jest trochę nieprzyjemne. Jeden, jak trudno to zrozumieć. Okej, okay, to kogo my tu mamy? Myślę, że... Ja to ogólnie nie lubię jakoś atakować, jestem bardziej człowiekiem, który lubi bronić. Tutaj jest nasz przywódca, tak? Szarża, tak. Widzę, że tutaj możemy zaatakować. Chyba żółty to jest jeden cios ataku, pomarańczowe dwa ciosy. A zielony 3 cios, z tego co wiem. Dobra, zaatakujmy. Aha, prawym. Tu jest interakcja prawym, spoko, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, to jest nasz przywódca, dobra. Teraz kolejni nasi tutaj. To są tutaj szermierzy. Tak, szermierz. Szermierka. I muszę wam powiedzieć, że tu jest taka gra naprawdę tak stworzona fajnie, znaczy ja jestem zdania, że to są plusy i minusy tego właśnie. Aha, wy tutaj prawym. Że po prostu nieważne ile nasza tutaj grupa nasza będzie tak samo przeciwników miała ludzi, cały czas będzie zadawała takie same obrażenia. Tak, więc zaatakujmy. Dobra, rozumiem, jeden cios tutaj. Kolejni łucznicy.
A niech będzie tutaj, aha. W sumie to tak. Tutaj myślę, że łucznicy na dystans oczywiście się przydadzą najbardziej, więc zaatakujmy ich tutaj jeszcze ponownie. O, padnę tu jacyś? Chociaż jeszcze żyją, więc wciąż są, takie samo zagrożenie jest. No i mamy kogo tutaj jeszcze? Kogo mamy tutaj? A, dobra. Wami tutaj zaatakujemy naprzód. Tu chyba nic za bardzo, chociaż... Dobra, zobaczmy, bo chyba może to rozwalić jeszcze. Chyba jakaś barykada wciąż tutaj jest, z tego co rozumiem. I wy, tak, czarodzieje. Z tego co... Wysoki elf, kapłan burzy. No niech będzie, niech będzie. Podejdziemy tutaj, chociaż... Niech będzie... Aha. Jeden, cały czas mi się myli, powiem wam, to... tak, więc idziemy tutaj naprzód, w prawo. No i atak, oczywiście. Możemy coś jeszcze zrobić? No, z tego co widzę, to nie bardzo. A zatem czekamy na ruch przeciwnika. Kusznicy? Oż ty. Mhm. Czyli co? Teraz my, tak? Czy nie rozumiem? Tak, zatem my teraz atakujemy. Dobra, co nie wiem, co byśmy mogli tutaj zrobić ciekawego, takiego fajnego. Wy, tak? Ja niech będzie. Dobra, pokonani, fajnie. Łucznicy tutaj widzę jeszcze. Dobra, fajnie. Jeden człowiek został tutaj. No, myślę, że jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa nie zgraża dla nas. To chyba niemożliwe, tak? A nie, możliwe, okej. Tak, wy łucznicy jeszcze, z tego co wiem. To może tutaj podejdźmy, bliżej już. Tak, tutaj niech będzie. I tak, pomożemy naszym tutaj ziemalkom. Chociaż wy byłoby łatwiej, nie, nie. 5-7. Po prostu chcę wam powiedzieć o tym, żebyście zwracali, jeśli chodzi o tą grę, naprawdę bardzo, bardzo dużo z tego względu, że gra jest naprawdę wymagająca pod względem takim. Nie można dosięgnąć celu. My nic nie możemy ci już zrobić, my też nie za bardzo. A, zaatakujemy was tutaj. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj nam jeden wróg został tylko, więc myślę, że podejdziemy tutaj, podejdziemy. Aha, ty już nie możesz nic zrobić, dobra. Niech będzie ruch przeciwnika. Chodzi mi o to, żebyście zauważyli, zobaczcie ile po prostu statystyk mają ci wrogowie. No naprawdę jest, o. Pięknie, dobra, świetnie. A zatem pierwsza bitwa na moim kanale, jeżeli chodzi o tą grę. Pomyślnie wykonana. Okej, okay, wróg, łotrzycy sami pokonani. Fajnie, dobra, pięknie. Zapoluj na bandytów. Ukończone. Słyszeliśmy z Hanius coś w lesie. Zbójcy założyli obóz, żeby napadać na pielgrzymów. Zjadowcy Hanisa odnaleźli ich kryjówkę. Muszę ją zlikwidować, żeby nie mogli więcej nękać niewinnych. Okej, okay, czyli widać, że jesteśmy takimi, którzy pomagają bezbronnym. Badając o zawartość, zbójecką kryjówkę odkrywasz. Rubinowy pierścień, odporność na ogień. Wartość 68 zł. Odbierzemy nagrodę. Myślę, że... póki co widzimy, że jesteśmy taką elfką, czy nie wiem. Nie, założymy myślę później. Tak, tutaj nic nie masz chyba z tego, co rozumiem. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. No to nasi. Tutaj coś jest, widzę. Skarb jakiś. 157 złota. Aha, dobra. No to lecimy tutaj, bo tutaj maksymalnie damy radę. O, tutaj coś widzę, więc tam będziemy podążać. A więc teraz ruch przeciwnika. Okej, okay, niech będzie. Skoro my nie możemy już nic zrobić. Tak, zakończmy turę.
Gamblak wypowiada wojnę. O nie. Sundren za Trada nie poznaje się też opowiedzi. Twój brat atakował Izo, jednego z moich gości. Tchani zginął podczas ataku na rebelianci. A rebelianci, którzy przeciwko mnie wysłali, zawiedli. Zrównam ich wioski z ziemią, jako nauczkę dla innych. Ta krew plami twoje ręce. Więc widzimy, że chyba z tego, co jesteś przerażona, Tanis, twój kuchonny brat, nie żyje. Czemu nie wyruszył żaden bunt? Okej, okay, dobra. Galon, podaj się albo pożałujesz, że twoje kłamstwo, dobra. Więc zaczynamy, widać, że tutaj No nie będziemy się negocjować, widać, że ten chce wojny, a ta jest rozpłaczona po stracie brata. Dobra, nie będziemy teraz tutaj, myślę, że was zanudzać. Tu jest wróg, więc on nam chyba z tego, co widzę, wypowiedział wojnę. Na pewno nie chce za bardzo atakować już po prostu na start wroga. Z takiego względu, że po prostu nie jesteśmy przygotowani, myślę, na to. Tutaj podążamy, tak? Tu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest w niebezpieczeństwie. Southern, wasza wysokość, zbójca grożą, że są specjalni, że spalą nasze domy. Błagam o pomoc, oni muszą zginąć, ok? Zobaczmy tutaj. Ok, dobra. No nie, dobra, więc szykuje się niezła walka z tego, co ja tutaj widzę. Atakujesz siły niezależne. Co my tutaj mamy? Łotrzyk. Skrytobójca, nowy jakiś gościu. Łotrzyk i łotrzyk. Skrytobójca, łotrzyk. No, powiem wam, że o tym skrytobójca trochę się dowiedziałem i wiem to, że są bardzo niebezpieczni. To jest coś na bazie Assassina, więc no naprawdę robi się groźnie. Myślę, że ta walka będzie naprawdę groźna. Tutaj nie będziemy się opierać na tym, że są łotrzyki, a z trzema już takimi jednostkami wygraliśmy. No ale cóż, myślę, że w kolejnym odcinku sobie zagramy po prostu. Jeśli chodzi o tych tutaj łotrzyków, jednego skrytobójcę. W dzisiejszym odcinku było na tyle. Jeśli chcecie obejrzeć następną walkę, zapraszam was do czekania lub do zajrzenia w opis. Możliwe, że kolejny odcinek jest już dostępny. Żegnam się z wami. Cześć.